Chwalił będzie świętemu żywemu Bogu. Ja myślę, że dzisiaj słuchając Bożego Słowa, nasze serca, one mogą być pocieszone. I wiecie, śpiewaliśmy tą pieśń, aby siać ziarno w różne miejsca, one znajdzie sobie dobrą glebę. I oby w naszych sercach dzisiaj była ta dobra gleba, która przyjmując to Słowo sprawi, że będziemy wydawać owoc. Dlatego, że Bóg oczekuje od nas, abyśmy wydali ten dobry plon. I dzisiaj, kiedy jesteśmy na tym miejscu, my możemy słuchać Słowa Bożego, aby przemieniać nasze życie. Abyśmy mogli żyć tak, jak mistrz mój śpiewamy, zawsze bym ja chciał. I wiecie, często ludzie śpiewają tą pieśń, ale czy naprawdę jest ta chęć, aby żyć jak mistrz? Jak nasz Zbawiciel? Trzeba płacić wielką cenę. Kiedyś swojego czasu jeden brat mówi, rozmawiał z takimi ludźmi, którzy... z osobą, która bardzo wielkie przeżywania niosła. I on mówi, to już wierzącemu człowiekowi już nawet plunąć w twarz nie można. Mówię, już nic nie można, mówię. A kiedy z Chrystusem tak się obchodzili i my powinniśmy wiedzieć, że kiedy przychodzą takie sytuacje, to samo przychodzi mi nasz Zbawiciel. Oni Jego prześladowali. Ja chciałbym przeczytać fragment Bożego Słowa, który jest u mnie na sercu. Z Ewangelii Łukasza, 24 rozdział. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział, 13 werset i dalej. I oto tego samego dnia dwaj z nich szli do miasteczka zwanego Emaus, które było oddalone o 60 stadiów od Jerozolimy i rozmawiali z sobą o tych wszystkich wydarzeniach. A gdy tak rozmawiali, nazajem się pytali, sam Jezus przybliżywszy się szedł z nimi, lecz oczy ich były zasłonięte, tak że Go poznać nie mogli. I rzekł do nich, cóż to ze sobą za rozmowy prowadzicie idąc ze sobą. I przystanęli przygnębieni. A odpowiadając jeden imieniem Kleofas, rzekł do niego, czy ty jedyny pomnik w Jerozolimie, który nie wie, co się stało w tych dniach? Rzekł im, co? Oni zaś odpowiedzieli mu, z Jezusem Nazareńskim, który był mężem, prorokiem mocarnym, w czynie i w słowie przed Bogiem i wszystkim ludem, jak arcykapłani i zwierzchnicy nasi, wydali na Niego wyrok śmierci i ukrzyżowali Go, a myśmy się spodziewali, że On odkupi Izraela, lecz po tym wszystkim już dziś. Trzeci dzień, jak to się stało. Oto ta historia, ona bardzo porusza moje serce. Dlatego, że uczniowie, którzy powinni tak naprawdę oczekiwać tego, co Pan Jezus im mówił. Pan Jezus im mówił o swojej śmierci, ale oni nie zrozumieli tego. Dopiero później ich oczy się otworzyły. Oni idą ze sobą i są zasmuceni, dlatego że nie spodziewali się, że ta sytuacja tak będzie wyglądać. I my wiemy, że uczniowie myśleli, że oni będą razem z Chrystusem rządzić. Że oni będą siedzieć po Jego lewicy i prawicy. Oni tego oczekiwali i tu przychodzi i przed ich oczami, można powiedzieć, nadzieja, ona zakończa się, oni tak to widzą. Oto był prorok, oni wiedzieli, że on był mocarnym człowiekiem, on był od Boga, ale został zabity. I oni myślą, że ich nadzieja zakończyła się. A oni nie wiedzą, że tam na Golgocie to wykonało się i to dopiero początek. To jest właśnie zwycięstwo. Jak często my myślimy, że porażka jest zwycięstwem. Jak często my widzimy nie tak, jak powinno być. Uczniowie myśleli, że to porażka, a to było zwycięstwo. To było zwycięstwo. Oczy ich były zasłonięte i czasami nasze oczy są zasłonięte i nie widzimy tego, co przychodzi. Dzisiaj było zwiastowane, wiecie, o Nechemiaszu, o tym, jak on widział to miasto, które jest w pohańbieniu. Jak on widział, jak ono nie ma murów. Jak on widział to, że mógł przychodzić wróg, że mógł niszczyć, mógł plądrować. To była wielka hańba i u niego był wielki smutek. I wiecie, my dzisiaj jesteśmy na tym miejscu i jak dobrze, abyśmy przejrzeli swoje życie. Jak dzisiaj stoimy przed naszym Zbawicielem? Czy my dzisiaj może widzimy tak jak Nehemiasz swojego czasu, że stoimy w pohańbieniu? Przychodzi wróg i pustoszy wszystko, niszczy wszystko. I nasze ręce może opuszczają się, ale wojna, ona do Pana należy, jak dzisiaj było zwiastowane. Wojna, ona do Pana należy i nam trzeba polegać na swoim Zbawicielu. Nawet jeżeli widzimy, że już Faraon przychodzi, że on zbliża się i nie widzimy wyjścia z sytuacji. I może myślimy, co teraz będzie? Jesteśmy
byliśmy otoczeni. Nie ma wyjścia z sytuacji. I tam, gdzie nie ma wyjścia z sytuacji, jest nasz Bóg. I On daje wyjście tam, gdzie my nie widzimy wyjścia. On otworzył im te wody i oni mogli przejść. Dlaczego? Dlatego, że nasz Bóg, On ma moc. Chwała naszemu Bogu. I swojego czasu uczniowie rozmawiali między sobą. Oni pytali się jeden drugiego. Ja sobie wyobrażam, jak to mogło wyglądać, bo tu są takie ciekawe słowa. A gdy tak rozmawiali i nawzajem się pytali, o co oni mogli pytać się jeden drugiego w tym czasie? Oni rozmawiali i my czytamy, że oni rozmawiali też o tych sytuacjach, które zdarzyły się. Ale o co oni mogli pytać jeden drugiego? Może dlaczego tak się stało? A dlaczego taka sytuacja? Ja nie wiem, ale oni nie wiedzieli, co dalej robić. Oni kierują się w stronę Emaus. Oni idą tam swoimi nogami. Ale Pan Jezus, On widział smutek ich duszy. Oni przeżywali. U nich była trudność i smutek. Ale kiedy oni rozmawiali o Jezusie, to tam pomiędzy nich przyszedł Jezus. I wiecie, czasami bywa w naszym życiu, że my rozmawiamy ze sobą, mówimy o Bogu, a nasze ręce opuszczają się. I czasami tak, jak wtedy uczniowie, nasze oczy są zasłonięte i nie widzimy, że Chrystus, On jest z nami, że On jest blisko nas. I po pewnym czasie zaczynamy odczuwać, że serca nasze pałają. Dlaczego? Bo Chrystus przyszedł. I jak dobrze, aby ten Chrystus, On był zawsze pośród nas. I tu jest dalej powiedziane, że Pan Jezus, On pokazał im, to jest 28 werset i dalej, i zbliżyli się do miasteczka, do którego zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. I przymusili Go, by został, mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi. I dzień się już nachylił i wstąpił, by zostać z nimi. Jak prawidłowo zaczęli patrzeć się uczniowie. Oni widzieli, że dzień już się nachyla, że już przybliża się ten czas ostatni, kiedy ciemność, ona rozszerza się i rozszerza się. I oni powiedzieli te ważne słowa, zostań z nami. Jak ważne, abyśmy byli tymi ludźmi, którzy mówią, Panie, zostań z nami. Ty bądź z nami, Ty widzisz, że ciemność już dookoła, że tak wiele trudności i my bez Ciebie dalej nie poradzimy sobie. Zostań z nami, bo serca nasze pałają tylko, kiedy jest obecność Twoja. Panie, zostań z nami, my potrzebujemy Ciebie. Jest inna sytuacja opisana w Biblii. Przyszedł Chrystus. Człowiek opętany został uwolniony. Stado świń rzuca się w przepaść, można powiedzieć, może i giną. Przychodzą ludzie i mówią, odejdź z tego miejsca. Odejdź z tego miejsca. Oni prosili Go, mówiąc, odejdź z tego miejsca. I Biblia pokazuje nam, że mogą być u nas dwa stosunki, dwa podejścia do tej sytuacji. My możemy Chrystusowi powiedzieć, zostań z nami, ale możemy powiedzieć, odejdź od nas. Wiecie, ja bardzo często, kiedy słucham kazań i słyszę, że ludzie mówią, my chcemy, żeby Chrystus był pośród nas. Chwała Bogu. Ale Chrystus, On będzie z tymi, którzy gotowi są wypełniać Jego wolę. Chrystus będzie z tymi, którzy chcą żyć święto. Jeżeli my dopuszczamy nieczystość do swojego życia, jeżeli my dopuszczamy grzech do naszego życia, to tak jakbyśmy powiedzieli, Panie, odejdź od nas. Panie, opuść ten kraj. Panie, opuść to miasto. My nie chcemy, abyś był razem z nami. Ty odejdź, my chcemy sami iść. Odejdź od nas. Ale uczniowie nie tak mówili. Uczniowie mówili, zostań z nami, Panie. My potrzebujemy Ciebie. I Pan Jezus został. On zaczął dawać im ten cudowny chleb. I oni dopiero rozpoznali Chrystusa, kiedy On rozłamał chleb. Kiedy On zaczął im podawać, oni rozpoznali Chrystusa. Ja chciałbym tym słowem zakręcić nas, aby nasze ręce się nie opuszczały. Mimo, że przychodzą trudności, mimo, że może wydaje nam się, że coś idzie nie po myśli naszej. Że my myśleliśmy, że to inaczej się poukłada. Ale w tym wszystkim często jest zwycięstwo Boże. Dlatego, że my często widzimy tylko pewien element i wydaje nam się, że jest tak i tak. Ale zwycięstwo od Boga, one właśnie często przychodzi w tych sytuacjach. Pan Jezus, On oddał życie swoje, abyśmy my mogli żyć. Abyśmy my mogli Jemu służyć. Wiecie,
Ja nie pierwszy rok jestem w kościele, myślę, jak każdy z nas. Wiele było mówione o przebudzeniach, zachęcenia, żeby było przebudzenia. Wiele, myślę, byliśmy na dobrych modlitwach, na dobrych zgromadzeniach. Ale coraz mniej można widzieć działanie Boże. Ale coraz mniej można widzieć świętych ludzi. Coraz mniej można widzieć tych, którzy naprawdę mają społeczność z Bogiem. Coraz mniej można widzieć tych, którzy bez kompromisu będą wypełniać wszystko, co Bóg im powie. Ja chciałbym, abyśmy przejrzeli dzisiaj swoje życie. Abyśmy przeanalizowali swoje życie, jak ja dzisiaj stoję przed Bogiem. Może tak jak bracia dzisiaj zwiastowali. My patrzymy, że Jeruzalem, to miasto Boże, te, które powinno być Bożym miastem, pełnym chwały Bożej, one dzisiaj stoją po hańbieniu. Może my widzimy, że nie ma modlitwy. Może my widzimy, że wróg przychodzi i niszczy. Może my widzimy, że wróg przychodzi i kradnie to, co jeszcze zostało i ręce nam opuszczają się. Ale dzisiaj była ta zachęta, abyśmy zaczęli odbudowywać mur. Jak nam można odbudować mur w takiej sytuacji? Nam trzeba dołożyć swoich sił, dołożyć swoich starań. To nie było lekkie. Często ludzie myślą, że będzie wyglądać tak, przyjdą na nabożeństwo i powiedzą, pomódlcie się o mnie, żeby Bóg dodał mi sił. To jest dobre, że tak robimy. Chwała Bogu. Ale Bóg często od nas wymaga, abyśmy skłonili swoje kolana, abyśmy dołożyli ile sił możemy. Ja pamiętam kiedyś jedna siostra, ona prosiła o modlitwę. I ona wysyła do mnie informacje i mówi, módl się o mój dom, bo jest bardzo źle. Wiecie, i ja chciałem się modlić, ale przyszła taka myśl, którą ja ją przekazałem i kiedy z nią zacząłem rozmawiać i mówię, ty mówisz do mnie, abym ja modlił się o twój dom, ale powiedz mi, czy ty wołasz ze swoim domem? A ona tak naprawdę nie bardzo wołała. Ona wszędzie naokoło przesyłała informacje, ludzie, módlcie się o mój dom, jest potrzeba, by modlić się o mój dom, ale sama, ja nie chcę jej oceniać, ja tylko mówię szczerze, jak było, ona niewiele sił do tego wkładała. I mówię, słuchaj siostro, jeżeli nawet my wszyscy będziemy się modlić, no jeżeli ty nie dołożysz sił, to nasze modlitwy nic nie zrobią. One nic nie zrobią. Dlatego, że my mamy możliwość, aby wołać także i za sobą. Kiedy już nie ma sił, nic nie możemy zrobić, to wtedy ta modlitwa właśnie działa, kiedy inni się modlą. Ale kiedy u nas są też siły, to my powinniśmy dokładać starań, aby Boże błogosławieństwo przyszło. My możemy tak zgromadzać się jeszcze latami, wiecie? I możemy być w mniejszym, w większym gronie. Możemy się cieszyć, że siebie widzimy nawzajem. Ale jak chciałoby się, aby na każdym naszym zgromadzeniu był Chrystus. Aby ludzie, którzy przychodzą na zgromadzenie, mogli powiedzieć, dzisiaj Bóg do mnie przemówił. Dzisiaj Bóg pokazał, co u mnie na sercu. Dzisiaj Bóg pocieszył, a ja dzisiaj odczuwałem obecność Bożą. A ja dzisiaj odczuwałem, jak On przemawiał, bo serce moje pałało. Aby nasze serca były przygotowane. Wiecie, dni, one szybko mkną. Kiedy patrzę na swoje życie, to u mnie jest jedna wielka radość, że każdy dzień On przybliża mnie do wieczności. Każdy dzień On przybliża mnie do wieczności. Błękitne niebo mnie tam pociąga. I wiecie, radość, kiedy człowiek wie, że już wkrótce. Że już wkrótce. Kiedyś była sytuacja, jedna osoba bardzo mocno zachorowała i bracia przyszli się pomodlić, aby Bóg uzdrowił, a ta osoba odpowiada, mówi, nie módlcie się o uzdrowienie. Ja już chcę do domu. Ja chcę tam, do domu. Jak dobrze, kiedy u nas jest pewność, gdzie zmierzamy. Kiedy my możemy powiedzieć, ja wiem, komu zawierzyłem. Ja zmierzam do domu. Oto jest mój cel. Do domu. Ja myślę, że często, kiedy jesteśmy w pracy, w różnych miejscach, z radością wracamy do swoich domów, tam, gdzie nocujemy, bo nam jest przyjemnie, chcemy odpocząć. I tam jest nasz odpoczynek. Do domu zmierzajmy. Ale żeby tam dojść, to musi być Pan z nami. On musi być pośród nas. I nawet jeżeli są trudności. Ja chciałbym jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę. Że uczniowie rozmawiali nawzajem. I oni rozmawiali o tych sytuacjach, które się zdarzyły. Oni rozmawiali o Chrystusie drugimi słowami. Oni mówili o dziełach, chociaż ręce im się opuszczały i właśnie wtedy przyszedł do nich Chrystus. Często ludzie wierzący, oni spotykają się i rozmawiają o samochodach, o domach, o bogactwie, o różnych innych rzeczach. Ale to nie jest temat, przy którym Chrystus przychodzi do człowieka.
To nie jest to miejsce. Ale kiedy my rozważamy, kiedy my mówimy o Bogu, mówimy o Jego dziełach, to On słyszy to z niebios swoich. On słyszy nasze tematy. On widzi tym, czym my żyjemy. On widzi to, na co patrzą oczy nasze. On widzi to i słyszy to, czego słuchają uszy nasze. I my często chcielibyśmy duchowe oczy mieć, duszowe uszy mieć, ale często swoim życiem nie pozwalamy, aby Bóg dał te swoje błogosławieństwo w życie nasze. Ja nie będę przedłużał. Ja chciałbym, abyśmy skłonili kolana i modlili się szczerze przed naszym Zbawicielem. Amen.